W lutym 1943 roku Stanisława wspólnie z córką została osadzona w obozie Auschwitz-Birkenau. Widząc sytuację kobiet i dzieci w obozie, postanowiła pracować jako położna. Przedstawiła swoje kwalifikacje położnicze Józefowi Mengele, obozowemu lekarzowi, i rozpoczęła swoją pracę. Od maja 1943 roku zmieniła się w obozie sytuacja noworodków matek aryjskich. Od tej pory nie były zabijane zastrzykiem z fenolu lub nie były topione, jak to było przed majem 1943 roku. Mengele wydał Stanisławie rozkaz, aby wszystkie dzieci żydowskie zabijała. Ona nie wykonała tego rozkazu, nie zabiła ani jednego dziecka żydowskiego. Przebywając 2 lata w obozie, 1,5 roku pracowała jako położna. Pomimo bardzo trudnych warunków, brudu, robactwa, braków środków aseptycznych, materiałów opatrunkowych i leków, udało jej się z powodzeniem odebrać wszystkie porody, jakie prowadziła. A było ich łącznie aż 3000. To cud, prawdziwy cud. Podobnych sukcesów nie mają nawet dzisiejsze oddziały położnicze.